Stanisław Olsztyn, czasopismo Ku Prawdzie. Jak dobrze zrozumiałem, to wszystko w tym procesie jest lege artis. To dlaczego panowie, spółka, znaczy nie spółka, firma PEC dalej odmawia dostępu do dokumentów, o które prosiła Święta Warmia i Forum Rozwoju Olsztyna? Wystąpienie oficjalnie dostępu do dokumentów, jeżeli chodzi o projekt, o postępowanie projektowe, jest niemożliwe, dlatego że tak decyduje prawo. Ustawa o zamówieniach publicznych nakłada klauzulę poufności na całą dokumentację, która jest związana z postępowaniem przetargowym. A w związku z tym wszystkie dokumenty, wszystkie analizy, dokumenty, projekty umów, specyfikacje w świetle prawa nie są dostępne publicznie, aż do momentu wyłonienia oferenta. Po wyłonieniu oferenta ta dokumentacja jest upubliczniana. Także to w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o Forum Rozwoju Olsztyna, ta organizacja wystąpiła do nas o przedstawienie zestawienia wszystkich umów i kontraktów z ostatnich 3 lat powyżej 500 zł w formie przetworzonej zestawień excelowych. I my uznaliśmy, że to jest niedopuszczalne. Nie kwalifikuje się to jako dostęp do informacji publicznej. Jest to informacja przetworzona. Taka jest nasza interpretacja. Obecnie sprawa jest rozstrzygana przez sąd pierwszej instancji, być może drugiej instancji. Dlatego spółka, póki nie będzie rozstrzygnięcia sądowego, nie będzie tutaj zmieniała swojego stanowiska. Jesteśmy spółką prawa handlowego. Ta spółka ma swoją radę nadzorczą, która jest organem kontrolnym. Jest właściciel, który ma swoje organy kontrolne. Wszystko to, co jest jawne, jest na biuletynie informacji publicznej udostępniane mieszkańcom. Nie widzę powodu, żeby nasi pracownicy musieli teraz godzinami przygotowywać jakieś zestawienia dokumentów, kontraktów, umów, faktur, po to, żeby ktoś mógł z tego korzystać w niewiadomych celach. Jeszcze pytanie do utylizacji dokumentów. Czy podczas tej utylizacji doszło do awarii komina, zapchania filtrów? Absolutnie takiej sytuacji nie było i to jest absurdalny zarzut. Kotły, które mamy, palą 6 ton węgla na godzinę, miału węglowego, z domieszką biomasy różnej postaci i sporadyczne dorzucenie na ruszty jakichś niewielkich ilości makulatury nie ma najmniejszego wpływu na cały proces, a tym bardziej na jakieś zapchanie, jak to było powiedziane, komina, tak? Zakorkowanie. Mamy instalację oczyszczania spalin, która jest sprawna, jest pod nadzorem ciągłym i oczywiście ona jest konserwowana, czyszczona z powodu tego, że właśnie służy do odpylania zanieczyszczeń. Ale te zanieczyszczenia pochodzą po prostu ze spalania węgla. Rozumiem. Na sali jest mistrz, który to utylizował. Pytanie to jest Stanisław Hanowski, jestem wiceprezesem do spraw technicznych. Między innymi odpowiadam za źródło. Jest, mimo że ma w tej chwili wolne po ciężkiej zmianie, przyjechał, żeby wyjaśnić tą sprawę do końca. Złożył stosowne oświadczenie. Jest w tej chwili na sali. Gdyby pan chciał usłyszeć opinię pana Piotra Pożyckiego, mistrza z ponad 30-letnim stażem, stwierdził jednoznacznie, że spalanie tej makulatury nie miało najmniejszego wpływu, podkreślam, najmniejszego wpływu na parametry, jakie są bez przerwy kontrolowane. I tyle w tej materii. Szczególnie dlatego, że ilość tych dokumentów, tej makulatury była marginalna. To był promil tak naprawdę ilości wprowadzonego paliwa do kotła. Także tego typu zarzuty po prostu są absolutnie absurdalne. Rozumiem. Dziękuję. Jakieś jeszcze państwo macie pytania? Jak pomijam tego, co mówił pan prezydent, to chcę powiedzieć, że ja codziennie monitoruję cenę węgla. 3 porty europejskie, Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, są takim wskaźnikiem, który pokazuje, jaka jest cena węgla. Na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, w
tej chwili została przekroczona kolejna bariera. Tam węgiel kosztuje w tej chwili $90. $90. Kiedy w czerwcu ta cena wynosiła 45 do 50. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ta instalacja powoduje bezpieczeństwo zarówno, ale przede wszystkim ceny. Jest to interes dla mieszkańców Olsztyna. Nie interes prezydenta, nie interes prezesa czy mój. To jest dbałość o naszych mieszkańców. Nic więcej. Nie rozumiem tych wszystkich zarzutów, które są stawiane ludziom, którzy pracują po kilkanaście godzin po to, aby tą inwestycję doprowadzić do końca. No, to powiedział pan prezydent. Polityka w gospodarkę zaczyna wchodzić tak mocno, tak są takie efekty. Jeżeli już dyskutujemy troszeczkę tak o wczorajszych faktach, to ja chciałem tylko podkreślić, że bo byłem świadkiem rozmowy z panem Piwcewiczem i chciałem podkreślić, że pan Piwcewicz też tak podkreślał, że on wcale nie sugerował, że są palone dokumenty dotyczące procesu prywatyzacji. On wyraźnie podkreślił, że to jest palone zgodnie z procedurą. Tam mówił o ISO. Także tu ja bym jakby apelował do zarządu spółki, że jeżeli chodzi o palenie dokumentów, to pan Piwcewicz wcale nie sugerował, że dochodzi do przestępstwa. Znaczy po pierwsze chciałbym się odnieść do tego stwierdzenia, które pan tutaj może skrótowo mówił, że procesu prywatyzacji. Tak, oczywiście, skrótowo. Dlatego, że to nie jest absolutnie żaden proces prywatyzacji. O czym mówił pan prezydent długo, że dzięki temu modelowi, który mamy tutaj zaproponowany, model jest właśnie absolutnym utrzymaniem spółki i zasobów i wytwórczych, i dystrybucyjnych pod pełną kontrolą i zarządem strony publicznej. Nie ma tutaj właśnie to wszystko, co jest przygotowywane, cały ten model ma na celu właśnie ochronę przed prywatyzacją sektora związanego z zaopatrzeniem mieszkańców miasta w ciepło. Natomiast odnosząc się do tego tutaj, co pan powiedział odnośnie stwierdzeń pana Piwcewicza, film opublikowany na debacie świadczy niestety o zupełnie innym poglądzie na tą sprawę. I my musimy się trzymać tego, co jest zarejestrowane i co tam jest powiedziane. A niestety tam jest powiedziane w sposób jednoznaczny, jest tam jednoznaczny osąd sprawy i jest to w naszej ocenie ewidentne, bezpardonowe naruszenie dobrego imienia spółki i po prostu stwierdzenie nieprawdy. Kwestia stanowiska. Rozumiem. Może jeszcze ktoś z państwa, proszę korzystać, jest pan prezydent nieczęsto u nas, więc można korzystać z tą sytuacją. Tak, na informację pana prezydenta, to w dniu dzisiejszym wielu pracowników przychodziło do mnie zbulwersowanych w tym, co się stało. Nie mogę tego pojąć, że nasz pracownik w ten sposób się zachował. Chcę panu powiedzieć, że pan Piwcewicz prowadził prywatne śledztwo. I takie są fakty. Dopytywał się, czy były niszczone protokoły z posiedzenia zarządu. Po co mu to było potrzebne? Proszę ją odpowiedzieć. Chcę powiedzieć panu jednocześnie, że wszystkie protokoły z posiedzenia zarządu przesyłane są do członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ma pełną informację co do działań zarządu. Podkreślam jeszcze raz. Wszystkie protokoły z posiedzenia zarządu przesyłane są do Rady Nadzorczej. Myślę, że pan sobie odpowie na pytanie, dlaczego pan Piwcewicz chodził i dopytywał się, czy są palone, niszczone protokoły z posiedzenia zarządu. No myślę, że jest prosta odpowiedź. Chciał uzyskać prawdziwe informacje. Chciał posiadać wiedzę. No jako obywatel, jako pracownik MPEC-u, jako radny. Dlaczego nie? Droga jest prosta. Przyjdź do zarządu się zapytać. Nie ma żadnych tajemnic w tej chwili. Podkreślam z całą mocą. Wszystko jest transparentne i otwarte. Nie ma żadnych tajemnic. Interesowało to tego pana, mógł przyjść do zarządu. W każdy poniedziałek członek zarządu ma dyżur w tym przedsiębiorstwie. Pracownicy chętnie z tego korzystają, żeby wyjaśnić to, co ich nurtuje.
Dlaczego nie przyszedł, tylko pokątnie się tego próbował się dać? To już proszę pytać się pana Piwcewicza. Nie, no, bo pan staje, ubiera się w jego obrońcę, bo ja to widzę jednoznacznie. Dlatego ja wprost mówię. Ja przekazuję swoje refleksje dotyczące wczorajszego spotkania i ja... Chcę panu powiedzieć, że jestem po nieprzespanej nocy. Jestem dinozaurem w tej firmie. Zbyt wiele zdrowia zostawiłem wraz z tymi ludźmi, których pan widzi na sali, żeby ta firma tak wyglądała. Nie dam się opluwać. Jeszcze tylko informacyjnie, bo może nie zabrzmiało to wystarczająco jasno. Te protokoły komisyjne zniszczeń dokumentów, które tutaj są przedmiotem jakby tutaj tych pomówień, one zostały opublikowane na naszej stronie internetowej. Także protokoły z zestawieniem tych dokumentów, które uległy zniszczeniu, są dostępne, można je obejrzeć. Jak również, chociaż nie z racji właśnie tej klauzuli poufności, nie mogę państwu udostępnić wglądu do dokumentacji projektowej. Niemniej jednak jest pełna ewidencja tej dokumentacji i można zapoznać się z ewidencją, zobaczyć, co jest w ewidencji, jakie dokumenty. I no, te same dokumenty muszą być archiwizowane u nas i są w pełni chronione. A więc wydaje mi się, że jeżeli państwo, jak rozumiem, nie macie pytań, to w takim razie będziemy powoli kończyć. Dziękuję państwu serdecznie.